O nie! Siemanko moi drodzy, jedziemy do kolejnego miejsca z Kuchennych Rewolucji z najnowszego sezonu. Jest to miejsce, które znajduje się w Żninie i aktualnie nazywa się Bar Mój Schaboszczak. I dostajemy tam no schabowego i to nie byle jakiego, bo to jest 32-centymetrowy potwór, więc to jest normalnie wielkości pizzy. Ogólnie ciekawe jest to, że jak patrzyłem na menu, to nie ma napisane menu pani Magdy Gessler, tylko jest coś takiego menu według przepisów pani Magdy Gessler i jest tam całkiem sporo pozycji, więc mam pewne podejrzenia, że być może one nie zostały przyjęte, bo to tak trochę dziwnie brzmi, bo zawsze jest napisane menu Magdy Gessler, nie Wróbel? A to takie według przepisów pani Magdy Gessler i tego tam sporo było pozycji, zwykle ona tam 4-5 wprowadza, a tutaj prawie całe menu z tego, więc no podejrzewam, że mogło nie pyknąć na przykład, ale zobaczymy to już na miejscu. Ja mam nadzieję, że schabowy będzie dobry, będzie kruchutki. Za parę minut widzimy się na miejscu. Dotarliśmy tutaj na miejsce przed bar Mój Schaboszczak i okazało się, że tutaj jest full ludzi. Naprawdę, sala pęka w szwach, więc postanowiliśmy wziąć po prostu na wynos i zjemy sobie w aucie, no bo pogoda jest też taka aura byle jaka, jest chłodno, deszczowo, więc no zjemy w samochodzie. Ale co ciekawe, te ceny, które znalazłem w internecie, one już są nieaktualne, bo aktualnie kosztuje 52 zł ten schabowy, nie 44, natomiast 38 kosztuje tatar, a bo jeszcze wzięliśmy tatara, który był w menu pani Magdy Gessler, a tak to kosztowało 34 w ogóle u nich na tym. No cóż, więc ja to rozumiem, że oni chyba po prostu dostali całe menu, które tu jest, to jest po prostu ułożone przez Gesslerową, bo widziałem, deska była taka drewniana i na niej było napisane, że dla schaboszczaka Magda Gessler, nie? Więc wydaje mi się, że jednak mogli przejść te rewolucje i tutaj pani ładnie ubrane i tak dalej, więc to wygląda dobrze. Z zewnątrz gorzej niż w środku. Dobra, no to my czekamy na żarcie i widzimy się w samochodzie. O nie! Ej, bo kapie. Ktoś zamawiał pizzę. Jajko się rozwaliło. Oj, ja pierdolę. Chyba chłopaki spod Żabki mnie obśmiali. Ej, dobrze, że mi się nic nie stało. No. Powiem tak, chleb się nie nadaje. To ja pójdę może coś do umycia kupić czy coś. Moi drodzy, no jak widać, jestem z tym, co udało mi się donieść w miarę w całości. Miał być jeszcze tatar, natomiast no tatar stracił jaja, że tak powiem. Stracił wygląd, więc go po prostu skonsumowaliśmy w takiej formie, jakiej on tam jeszcze się ostał. No cóż, nie będziemy go recenzować, no bo to było, miałoby po prostu sensu. No cóż, no, zdarzają się awarie, no... Tutaj taka nastąpiła, więc jemy to, co mamy. Akurat schabowy był w pudełku takim na pizzę. Oderwaliśmy tutaj jeden bok, bo to było wszystko w żółtku jajka. Podobnie jak ja, ale no cóż. Przejdźmy do konsumpcji. Mamy tutaj tego 32-centymetrowego schabowego. Szkoda, że nie mamy miarki, kurczę. Właśnie, on może być po tej stronie, ale na pewno nie kółka, nie? Tak. Całe, tak jak ja patrzę, no ale jest naprawdę ogromny. Ja ogólnie jak patrzyłem w środku i osoby były, co jadły te kotlety, to było tak, faceci byli i mieli połowę zjedzonego, nawet wiesz, zostawało ci połowa, a to jest dalej taki wielki kotlet, bo połowę tego patrz, to połowa, no to masz wielki kotlet dalej. No kurde, spójrzcie, jakie to jest wielkie. No. Jakby ktoś miał taką łapę, to w NBA by mógł grać, nie? Od razu. Mamy do tego tutaj pieczone dwa ziemniaczki i kapustę zasmażaną z jakimiś grzybami, widzę. Dobra, jedziemy z tym, bo zanim się stanie kolejna awaria, mamy jeszcze plastikowe sztućce. Ja zacznę od tych ziemniaków, bo one też tu tłuste z tego boku, żeby tu z nic nikt nie poleciało. Od razu powiem, no, przez tą awarię chwilę to poczekało. Ale od spodu cały czas czuć, że jest tak, tak, ale przypieczone są. Nie mogę tutaj przebić się, bo to wiesz, czasami się robi takie twarde na tym, ale ja lubię. To wygląda jak taki z ogniska trochę. Ciekawe, czy słone. Dobrze dosolone, fajna jest ta skórka. Podoba mi się, to. Ja chyba wiem, dlaczego jest napisane według przepisów. Jeszcze nie była, ona chyba jeszcze nie wróciła tu. A.
dobry ziemniaczek. Ma jakiś taki maślany trochę posmak. Czuć tutaj te zioła. Jest naprawdę fajny. Na Mazowszu ja takich nigdy nie dostałem. W sensie, że miały taki fajny posmak takiego maślany, nie? Mhm. Jakby naprawdę fajnie. I ta skórka jest fajna. Mimo, że to poleżało tutaj już troszkę. Dobra, kapustka. Ja bardzo lubię zasmażaną kapustę. Spójrzcie, jak ona wygląda. No dobrze, tutaj prawdziwki chyba są. Tam chyba właśnie było. Tak? Czy prawdziwki? Dobra. Kwaśna. Ja lubię kwaśne. Wiesz o tym, nie? Mhm. Ale jak ktoś lubi kwaśne, to nie wiem, czy... No, ktoś nie lubi kwaśnego, to nie wiem, czy tutaj się z tym polubi, bo jest naprawdę mocno kwaśna ta kapusta. Ale smaczna. Ale naprawdę kwaśna. Dobra, przechodzimy do tego naszego króla. Tak, to jest kotlet gigant. Jeżeli chcecie naleśniki giganty, to macie w Wetlinie chata wędrowca. To jest też, on jest w ogóle chroniona nazwa geograficznie. Wpisane jest jako tam jakieś dziedzictwo kulturowe. Naleśnik gigant. Czy ci się kojarzy Bieszczady? Naleśnik gigant, no oczywiście. Patrzcie, bardzo gruba jest warstwa tego kotleta, gruby, nie? To nie jest taka cinizna, jak dostaliśmy, nie wiem, bili to by dziury były. No tak, jak wilanowski barzy mleczny, to dostaliśmy taką ciniznę, pamiętasz? A w ogóle całe ściany, wszędzie na ścianach wiszą te młotki do ubijania. No fajnie, fajnie to wygląda. W ogóle tam da się zobaczyć na kuchni, jak robię trochę, bo jest takie półotwarte. Dobra, jedziemy. Powiem tak, dobrze doprawiony naprawdę. Nie chrupie panierka, ale to pewnie dlatego, że ona czekała akurat w tym miejscu. Ale tutaj jak biorę, no to czuć, słychać, że trochę chrupie. Tak, chrupie. Akurat jest to po prostu pod tego leżenia. Ja tylko ci mogę powiedzieć, czy po tym kotlecie moim zdaniem będą udane rewolucje, czy nie. Będą udane. Będą udane, jest smaczny kotlet. Nie jest to najlepszy kotlet, jaki jadłem. Tutaj w ogóle jakoś dziwne. A są żyłki? W tym pierwszych nie miałem. Ale ty, co to jest tutaj? Patrz, jakie to grube. Widzisz? W ogóle jakoś dziwnie to. A to nie jest jakieś karkówkowate tutaj? Taki kolor nawet inny. Za 52 zł moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobra cena. Tylko w stosunku do tego kotleta to mało jest tych dodatków. Dwa ziemniaczki to... Na całego kotleta, nie wiem, czy to wystarczy, jest... jakby ktoś rzeczywiście zjadł całego kotleta. Bo to jest sam. Keto dieta, nie? Ale nie wiem, panierka to do keto. Ej, nie no. Spójrzcie, patrzcie zaraz, co wam pokażę. To jest po prostu goreleś wśród schabowych. Spójrzcie. Wow. Ty, oni zbili karkówkę ze schabem i takiego jednego wielkiego kotleta zrobili. No na bank. Ej, no kurde, come on. To nie jest najlepszy kotlet, jaki jadłem. Od razu powiem. Najlepsze to chyba ci smakują z kością kotlety, co? No, ja z kością uwielbiam po prostu. Moczone w mleku, z cebulą. Ale naprawdę ten jest dobry. Ale on nie jest robiony na tym... On nie jest robiony, nie jest robiony na smalcu. I wątpię, żeby on był też... Chociaż on w solance mógł leżeć. On mógł leżeć w mleku, ale on chyba na smalcu nie był robiony, tak jak patrzę. Ale jest naprawdę bardzo smaczny, mimo wszystko. Ale kurde, patrzcie, jakie grube. To jest naprawdę mięchot. No, powiem tak. Nie jest z pewnością oszukany, no. Za 52 zł tyle mięcha, schabowego normalnie idziesz, to jest 40-50 zł, nie? No, ale takie coś? Wziąć więcej dodatków i spokojnie na 2-3 osoby obiad. Tu, gdzie jest to grubsze, to już jest właśnie troszkę trzeba z tymi żyłkami takimi było trochę powalczyć. Ale tutaj już widzę, patrz jak jest cieniej, patrz jak on ładnie wygląda. Jak kurczak. No, bardzo ładnie. Nie no, naprawdę, spoko jakość jest tego mięsa. Filozofii nie odkryję, jest naprawdę dobrze zrobiony, schabowy, który jest dobrze doprawiony. Na pewno nikt nie powie, że jest za mało słony, za mało pieprzny, bo jest to akurat. Natomiast jeżeli ktoś miałby się tu przyczepić, może, że mniej chrupie, ale to też może wynikać z tego, że chwilę później to po prostu jemy. Natomiast jest smaczny i jakbym miał takie coś w okolicy, to ja bym wstępował, nie? No i widać po frekwencji, że tak. Tutaj mieszkańcom też smakuje. Dokładnie, dlatego nagrywamy w samochodzie, bo tam było po prostu full. Cały lokal był zajęty. No i nie dziwię się, no kurde, takie słuszne porcje. Daj mi tego wariata. Ja zawsze preferuję bardziej kurczaczkę niż schaboszczaka, ale jeżeli nie będzie żyłek, to czemu nie? Na wynos ciężko się kroi tymi plastikami. No tak, 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 tak. No bo to jednak skórka jest taka przypieczona i niełatwo z tego ziemniaka zwalczyć tym plastikiem.
Teraz tak czuję na języku, wiesz co mi pozostało? Pieprzne. Dobry, mięciutki, bardzo delikatne mięso. Takie schabowate, abym mógł jeść, ziemniaczek. Ale dziwny. Taki maślany posmak, co? Taki delikatny, w ogóle nie jak konsystencja ziemniaka. Ja nie czułem. Kapustkę moja babcia robi lepszą. Spokojnie mogę polecić tego schabowego. Smakuje? Kurde, no zobacz, jakie to ładne. Przyjmujesz rewolucję? Jak najbardziej. Jeżeli mają nie, takie dania, to aż jestem ciekawy, jak inne smakują. No. Ja powiem ci wróbel, że nie żałuję, że wzięliśmy tylko tego schabowego, bo jakbym się wypierdolił ze wszystkim, to nie byłoby już czego zbierać. Naprawdę jest bardzo delikatny. Fajna jest ta taka pikanteria z pieprzu, chwilę po tym, która ci zostaje. I zgodzę się z tobą, że najsłabszym punktem jest ta kapusta, chociaż mi ona smakuje, ale jest bardzo, bardzo kwaśna. Dobra, no to co? My konsumujemy dalej. 52 zł, my we dwóch to się obżremy jak nie wiem, nie? No. Tylko kurczę, te ziemniaki są fajne i fajnie, ja bym chciał, nie więcej. Wiem, z pięć takich ziemniaczków. Ty no, bez przesady, jakiś zachłanny, wiesz ile to? 5 to bardzo dużo. Ale widać, że w Wielkopolsce... Znają się na pyrach. To już Wielkopolska jest? Bo ja nie wiem, ty... Ja nie wiem, czy to nie jest jeszcze Kujawsko-Pomorskie tutaj, a nie Wielkopolska. Ale to jest na granicy, bo jesteśmy godzinę drogi od Poznania, także... Ale lecimy teraz na Poznań, bo tam mamy kolejne rewolucje w Poznaniu. Nie wiem, czy te z Poznania będą emitowane przed tym barem Schaboszczak, bo my generalnie chcemy puszczać tego samego dnia, co właśnie wychodzi film, lub dzień wcześniej. Natomiast jeżeli tamte będą po, no to będą po, jak będą przed, to przed. O, taka filozofia. Powiem wam tak, naprawdę jest smacznie. Jest dużo, jest uczciwie. Powiem tak, generalnie naprawdę chciałbym mieć takie miejsce gdzieś bliżej siebie. Naszym zdaniem rewolucje będą jak najbardziej przyjęte po samym tym schabowym, który jest po prostu bardzo dobry. No. Także my kończymy sobie tutaj spokojnie kotlecika, a was zachęcam do subskrybowania kanału, dodawania lajków. To nam naprawdę pomaga w zasięgach, bo... Różnie z nimi bywa, a dzięki wam może być tylko lepiej. A więc my najedzeni, to do domu. Ciao! Zero tłuszczu. Zero. Zero tłuszczu. Pamiętajcie, zero.